Dzień dobry, z tej strony Jakub i wracamy do Diabła na strunie G. Ech, jak dawno nie nagrywałem. Ale no co? Trzeba było powrócić. Już jestem studentem, już jestem pracownikiem magazynu, więc hajs jest. Nie jestem studentem bezrobotnym, jestem trochę bardziej użyteczny. Bo zarabiam, gdy powiedziałbym, że to dużo. Ale no, lepsze to niż nic, nie? Ale dobra, wracamy do Diabła. Więc jak? Hej, to braciszek! Już na samym wejściu, jak zwykle, jej rodzina oblazła mnie jak mrówki. Braciszku Kyusuke, wykopmy się razem. Ach, poczekaj młody, nie ściągaj mi od razu spodni. Ale z ciebie gwiazda, Kyusuke. Witaj z powrotem, dodała matka Tsubaki życzliwym głosem. Synu, już stałeś się częścią tej rodziny. Tak, to już się czuję. Och, naprawdę? Hej, a może zostaniesz dzisiaj na noc? Poopowiadam ci trochę historii z moich młodych lat. Och, pewnie mi nie uwierzysz, ale kiedyś byłem prawdziwym królem parkietu. I tak już lukę wyszedna. Hara, ci ludzie zawsze zdołają zaskoczyć mnie jakimś nagłym tekstem. Przepraszam, ale są jakieś jeszcze rzeczy, którymi muszę się zająć. No dawaj, przecież jutro jest wolne. To wykąpisz się ze mną, czy nie? Kyusuke, czy przypadkiem prognoza pogody nie mówiła, że wkrótce ma padać śnieg? Słyszałem coś o tym. A. Przepraszam, odprowadzenie mnie do domu narobiło ci tyle kłopotów. Och, na miłość boską, jeżeli nie masz zamiaru zostać, to czy mam zadzwonić na taksówkę? Nie, dam sobie radę. Jeżeli weźmie się pod uwagę odległości i czas, to kosztowałoby mnie to ponad 1000 jenów. Och, nie przejmuj się tym, skarby, zadzwoń po taksówkę. Dobrze jest, dobrze, rozumiem. Czy oni muszą aż tak zawsze się o mnie martwić? Zostanę na noc. Kura, kim jestem w ich oczach, że traktują mnie w taki sposób? Nie, chyba po prostu taka jest ich natura. Być może traktują tak każdego, co sobie pomyślą, jeżeli dowiedzą się, że to ja stałem za wszystkimi przykrościami, jakie im się przytrafiły. Ech, jejej. Wziąłem kąpiel z Hiroakim. Braciszek umył mnie jeszcze raz. Młody nie wydał się ziebnięty, gdy latał po pokoju na Golasa. Dzięki, Kyusuke. Skoro ty i Hiroaki już się zapoznaliście, może to Tsubaki następnym razem umyje ci plecy, co Kyusuke? E? Proszę? Nie zaprzedzaj mnie, tato. Śmiejąc się, ojciec Tsubaki wyszedł mi zająć do łazienki. Przez wszystko możemy pójść po lody? No, wygląda na to, że już zaczyna pytać o pozwolenie, zanim coś zrobi. Chcesz iść teraz? Pójdę z wami. Jesteś pewny? Nie jest dla ciebie za zimno na lody? Czy właśnie zaczął padać śnieg? Okna zatrzęsły się od podmuchu wiatru. Niedobrze, a chciałem żyć loda. Hiroaki wyglądał na przybitego. Sklep jest niedaleko, przebiegnę się. Wiedziałem, że Tsubaki tu powie. Włożyłem kurtkę na moją piżamę. W porządku, Kyusuke, nie musisz iść. Zostań i pograj sobie w Otelo. Z kim miałbym niby grać? Chodź, pośpieszmy się. Chwyciłem rękę Tsubaki i wyciągnął ją na zewnątrz. Dzięki, bracisku. Uśmiechnął się od ucha do ucha. Co ja wyrabiam? Pogodna noc. Na podstawie koncert skrzypcowy Allegro Gios... Kurde. Tej nocy piłem wspólnie z ojcem Tsubaki. Za moich czasów prawdziwy mężczyzna musiał mieć rower, rozumiesz? Naprawdę. Prowadzić czasem samochód, Kyusuke? Nie, ale mam prawo jazdy. Wspaniale, następnym razem, gdy pojedziemy na rodzinną wycieczkę, weźmiemy cię ze sobą. Umiejętność prowadzenia samochodu bywa naprawdę przydatna. Moja komórka zadzwoniła. Kto to dzwoni? Nie zamierzasz odebrać? Nie, proszę pana. Teraz mi nie wypada. Oj, przestań, synu. Nie musisz być taki grzeczniutki. W porządku. Niechętnie wstałem z mojego miejsca. W kuchni cichutko odebrałem telefon. To ja. Poczekaj. Zdaję sobie sprawę, że te rządowe afery nie biorą się znikąd. Stój. Czy zastępca komisarza nie ma przypadkiem 16-letniego syna? No to mamy go. Wykorzystaj to, aby wywrzeć na niego nacisk. Jestem potworem? Tak, w sumie masz rację, ale problemy dzieci zawsze spadają na rodziców.
Pogódź się z tym, albo nie miej dzieci. Ej, na tym polega rodzina, nieprawdaż? Bo powiedziawszy te słowa, zrozumiałem, jak nędzna jest moja egzystencja. Oczywiście, przy najbliższej okazji zjemy razem kolację. Rozłączyłem się. Kisuke to chyba nie była inna dziewczyna, co? Oczywiście, że nie. Ohoho, wszystko słyszałem. Przy najbliższej okazji zjemy razem kolację, czy coś takiego, nie? To mój przyjaciel, a jednocześnie bardzo ważny partner biznesowy. Nieważne, Kisuke, pewnie jesteś popularny wśród dziewczyn. Dobrze, że wybrałeś na swój Tsubaki. Mówicie coś o mnie? O, nie, nic. Skończyła dziś się kąpać? Tsubaki pojawiła się niespodziewanie. Tak, więc tata pójdzie teraz spać, a wy dwoje zostańcie tutaj i pogadajcie sobie jeszcze. Złośnie usunął się do sypialni. Czy tata znowu mówił coś dziwnego? Ależ nie, masz bardzo interesującego ojca. Uff, dzięki Bogu. Tsubaki wpatrywała się we mnie nawet nie mrugając. Ostatnio często się uśmiechasz. Ty jak sądzisz? Mam wrażenie, jakbyś lubił tutaj przebywać. Dobrze mówię, czy to tylko mój wymysł? Skoro tak myślisz, to zapewnie masz rację. Och, to świetnie. Lśniący uśmiech. Wiesz, myślałem ostatnio nad czymś, co mogłabym dla ciebie zrobić. Nie zrozumiałem za bardzo, o co jej chodzi, a więc potrząsnąłem głową trochę dwuznacznie. Ale Kisuke, co można zrobić dla osoby, która sama potrafi zrobić wszystko? To nie tak. Ale przecież ty masz tyle pieniędzy i taki luksusowy dom. Nie jestem nikim wyjątkowym. Naprawdę, wyjątkowi są ludzie pracujący dla mojego ojca. Ich sława i pieniądze po prostu wpływają na mnie i to tyle. Naprawdę tak jest. Nie bądź taki skromny. Pamiętasz, jak uratowałeś mnie, gdy byłam w tarapatach? Uratowałem ją? Z jej perspektywy faktycznie mogło to wyglądać w ten sposób. Posłuchaj, lepiej za bardzo mnie nie przeceniaj. Naprawdę tak myślisz? Chyba sam nie zdajesz sobie z tego sprawy, jaki jesteś wspaniały. Ponownie przylgnęła do mnie cała szczęśliwa. Wiesz, że możesz mi wszystko powiedzieć. Tak, bardzo chcesz mi pomóc. Dobrze, więc nie mogę powiedzieć jej tak po prostu, żeby się wyprowadziła. Myślę, że może powinnaś zamieszkać u mnie. Cała jej twarz oblała się rumieńcem. A twoja rodzina powinna przeprowadzić się do jakiegoś wygodniejszego domu? Tak by było po prostu łatwiej. Powiadając te słowa, wiedziałem, że nie odniosą żadnego efektu. Dziękuję, ważne, że chcesz jak najlepiej. Tak jak myślałem. Starałem się szybko wymyślić powód, dla którego mieliby się wyprowadzić, ale nic sensownego nie przychodziło mi do głowy. Wiedziałam. Coś cię trafi, prawda? Musiała być naprawdę bystra, skoro tak łatwo dostrzegła moją konsternację. Mogę zadać ci trochę podchwytliwe pytanie? Jasne. Co jest dla ciebie ważniejsze? Twoja rodzina czy twój chłopak? Naprawdę podchwytliwe pytanie. Tsubaki rozśmiała się, myśląc, że żartowałem. To trudne pytanie. A co ty byś odpowiedział, Kisuke? Nie potrafię odpowiedzieć tak samo jak zmieć czy być. To nie stan posiadania powinien decydować o naszym życiu. Oczywiście, że odpowiedź to być, prawda? Chyba już wcześniej słyszałem to pytanie. Tsubaki przechyliła głowę. Ale jakie było pierwsze pytanie? Rodzina czy chłopak? Popatrzyła na mnie, po czym zawstydzona opuściła głowę. Ja nie wiem, zastanowię się, jak będę musiała wybierać. Już wkrótce będziesz musiała to zrobić, z uwagi. Dam się wszystko, żeby przekonać twoją rodzinę do opuszczenia domu. To będzie moja największa szansa, chociaż wciąż nie mam sumienia tego robić. Czy jestem w stanie tak po prostu zniszczyć taką szczęśliwą rodzinę? Czy wszystko muszę siusiu? Jezu, Hiroaki przetarł oczy i złapał swoją siostrę za rękę. Tsubaki delikatnie trzymała jego dłoń. Przerwałem ich w zamyśleniu. Oglądając tę ciepłą, rodzinną scenę, poczułem spokój i zazdrość. Krzykł Królewski? Śnieg. Na podstawie cudowna Boża łaska pieśń Regina. Mamo, mamo. Wstałem w szkole krokieta. Naprawdę? To zjedz go, Kisuke. Musisz być przecież głodny, prawda? Nie, zjadłem już tyle krokietów, że mam ich dość. Biorę je od chłopaka, który siedzi za mną. Parę razy nawet się o nie biliśmy. Nie mam ochoty na żadne krokiety na najbliższym czasie. Nic dziwnego, że masz taką pyzdatą buzię. Po prostu dobrze się bije. Tak się mnie boją, że jeśli tylko im powiem, że mi dali swoje jedzenie, to od razu mnie dają. Nie można gnębić słabszych. Nie robię tego. Dla nich jestem po prostu liderem. Naprawdę? A pamiętasz tego siniaka, który miałem niedawno? Nabiłem sobie go, gdy broniłem kolegi przed gościem ze starszej klasy. Nie jesteś głodny? Nie. Naprawdę? Twój
Burcząc i brzuch mówi coś. Byś jeszcze zjadł. Mój brzuch mówi dziękuję, jestem już pełny. Właśnie tak, bo tyle już zjadłem. Nie martw się swoją matkę, Kyusuke. Rośnie, musi dużo jeść. Zawsze byłem kłamcą, ale moje oszustwa były zawsze demaskowane przez moją dobroduszną matkę. Przepraszam cię, Kyusuke. Byliśmy biedni ponad ludzkie wyobrażenie. Nikt by nie uwierzył, że w tych czasach w Japonii istniały jeszcze takie rodziny. Nawet nauczycielka próbowała mnie pocieszać, gdy zobaczyła mój zrujnowany pokój podczas do mojej wizytacji. Kyusuke, nawet jeżeli teraz macie trudny okres, to kiedyś będzie lepiej. Posłuchaj, nie ma żadnej różnicy między ludźmi biednymi a bogatymi. Nikt ci tego nie mówił, więc nie ma powodu, by się wstydzić. W porządku, niech jej będzie. Załóżmy, że faktycznie nie ma żadnej różnicy pomiędzy biednymi a bogatymi. Ale nieważne co myślisz, zawsze będzie istnieć ta druga strona medalu. Z jednej strony był rozpieszczony chłopak, łapczywie jedzący obiad, z drugiej zamknięta w sobie umęczona dziewczyna, która jedyny spokój mogła odnaleźć w samotności swojego pokoju, a czysty prysznic z ciepłą wodą był dla niej luksusem. Dlaczego inni rodzice śmiali się i żartowali, nigdy nie przepraszając, podczas gdy moja mama zawsze pochyliła głowa przed innymi ponurymi z innymi? Przed innymi z ponurym wyrazem twarzy. I chociaż nigdy nie zwracali uwagi na dzieci takie jak ja, czasem zdając sobie sprawę, że spoglądające na mnie oczy staruszek wyrażało nie tylko politowanie, ale i także pogard dla osoby mojego pokroju. Ech, w tej Japonii to naprawdę jest tak czasem dziwnie. Jak jesteś takim jakby... Nie należysz do społeczeństwa. W sensie, no, czasem nie z twojej winy, nie przez to, że jesteś jakiś tam, wiesz, nerdem, czy prawdziwym now life'em, tylko jak nie z twojej winy, to zamiast ci pomóc, to patrzę na ciebie jak na śmiecia. I w ogóle takie odnoszę wrażenie, nieważne, jak oglądam nawet anime, czy tam mangi, nowelki, czy te gry, no to wszędzie można na to zwrócić uwagę, że jak jesteś poza społeczeństwem, albo tak na granicy, to jesteś śmieciem praktycznie. A wszystko tylko dlatego, że nie mieliśmy pieniędzy. Jeżeli nie masz pieniędzy, będziesz musiał polegać na innych wtedy, kiedy nie powinieneś. Będziesz podejrzany nawet, gdy nic nie zrobisz. Nawet nie spostrzeżesz, kiedy staniesz się obiektem powszechnej pogardy. Tea. Złota myśl. Dwie najwspanialsze rzeczy, jaką mogą zostać obdarowane biedni... Jakimi mogą zostać obdarowani biedni ludzie, to wytrwałość bydła i służalczość niewolnika. Jeżeli się mylę, to czemu ktoś taki jak moja mama, która wciąż powtarza o szacunku dla słabszych, pozwala, by ją samą dręczono w taki sposób? Nawet w snach nie potrafiłem zapomnieć o ciężącym na mnie olbrzymim długu mojego ojca i nie mogłem się tak przyglądać, jak sam zostanę zmiażdżony pod ciężarem tych pieniędzy. A, cyk po jednym. Mamy rozdział drugi, znaczy rozdział Tsubaki to jest, nie? Kyusuke, Tsubaki potrząsnęła mnie, trzymała mnie za ramiona. Mimowolnie jęknąłem, powoli siadając. Coś się stało, wygląda jakbyś właśnie się obudził i z jakiegoś koszmaru. Co ja tu robię? Słucham, czemu jestem w tej ruderze? Powinnam być w moim mieszkaniu. He, jeszcze się nie do końca obudziłeś, co? Mój wzrok spoczął na twarz Tsubaki. Racja, przepraszam. Dzień dobry, czy nie powiedziałem właśnie czegoś niegrzecznego? Przepraszam, że mieszkam w takiej ruderze. Tsubaki uśmiechnęła się wyraźnie w dobrym humorze. Przepraszam, co będziemy dzisiaj robić? Jak Pinky Moon, co będziemy dzisiaj robić? Jak to? Będziemy podbijać świat. Może gdzieś wyskoczymy? W porządku. Muszę wymyślić sposób, by ją przekonać do przeprowadzki. Chcesz iść na spacer? Jasne, chodźmy, jak tylko wszyscy skończą jeść. Czy ja też mogę iść? Nie. Ale jak wrócimy, przyniesiemy ci prezent. Serio? Hurra! Bycie miłym dla Hiroakiego jest warunkiem wstępnym dla każdego planu z udziałem rodziny Miwa. Chcę grę. Spoko, zrozumiałem. Kyusuke, nie musisz, Hiroaki, nie zawracaj mu głowy takimi rzeczami. Zaraz potem zostawiliśmy jej marudzącego brata i wyszliśmy na zewnątrz. W sumie jesteście na zewnątrz. Ale może chodzi poza teren działki. O, może tak. Jak zwykle dzień wolny, centralna aleja była zapchana przez tłumy ludzi. Jeszcze nigdy nie widziałem tutaj kogoś. Czy na pewno w porządku? Nie jesteś zajęty? Tym się nie martw. Powiedz mi lepiej, co chciała... Jak jest dzień wolny, to jest sobota. To zostało mu tylko dzisiaj, jutro. Tym się nie martw. Powiedz mi lepiej, co chciałabyś ode mnie dostać.
Chodźmy ze sobą już od 10 dni, więc chciałbym kupić ci coś z tej okazji. 10 dnica? Dziękuję. Zaraz jednak zmarszczyła brwi. Ale czy jesteś pewien? O co chodzi? Czy to nienormalne, żeby dawać prezent tej swojej dziewczynie? Och, naprawdę? Nie wiem, nigdy wcześniej z nikim nie chodziłam. Jak mówiłem, nie martw się o to, co chciałabyś dostać? Cłaki była zakłopotana. Poproś o co tylko chcesz. Więc może zestaw do gry w hopla? Do gry w hopla? To taka gra w rzucanie pierścienia, gra się w nią na imprezach. Poker face. Zniszczyła system. Czy to zły wybór? Nie, ale czemu akurat coś takiego? Zawsze myślałem, że fajnie byłoby zagrać w to ze wszystkimi. Zawsze chciałem takie mieć, odkąd była mała, wiesz? Tak, rozumiem. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Wydaje mi się, że prezenty, jakie chłopak kupuje swojej dziewczynie, to zazwyczaj torebki, nasienniki, zegarki, no wiesz, czy tego typu. Naprawdę? Czy to nie ma być prezent specjalnie dla ciebie, jeżeli kupimy coś dla wszystkich? Ale to był jednak zły wybór. Oczywiście, mogę ci to kupić. Myślę, że to mogłoby zadowolić mamę, tatę, Hirokiego, całą rodzinę. Próbuję powiedzieć, że powinnaś poprosić coś o bardziej dla siebie. Mówimy to w ten sposób. Taki prezent ma być czymś, co uszczęśliwi konkretnie ciebie. Coś mi mówi, że to zmierza w złym kierunku. Jestem szczęśliwa, kiedy inni są szczęśliwi. Wiedziałem, że to powiesz. Ta twoja dobroć jest jak zwykle podejrzana. No dobra, chodźmy do sklepu. Kiedy o tym pomyśleć, czy oni w ogóle sprzedają taki tam zestaw do hopla? Kurwa. 2 godziny później. Kisuke pewnie zirytowany. Dokładnie tak jak podejrzewałem, nieważne w ilu sklepach byśmy żaden nie miał coś takiego szukaliśmy. Szkoda, chyba nie można nic na to poradzić. Oczywiście, dawno byłoby po wszystkim, gdybyś wybrała coś lepszego. Lepszego? Coś droższego? Dziewczyny powinny chwalić się swoimi prezentami, pokazują w ten sposób, jak bardzo są kochane. Dużo o tym wiesz. Nie, skarby to nie tak. Kisuke, czy ty często dajesz ludziom prezenty? Zapytała ostrożnie. To znaczy, chciałam zapytać, czy chodziłeś przede mną z wieloma innymi dziewczynami? O, byłem ciekawy, czy obchodzą cię takie rzeczy. Oczywiście, że obchodzą. Nie ukrywam, że twoje słowa sprawiły mi pewną ulgę. Czuwaki uniosła brwi z zaskoczeniem. Chodźmy coś zjeść. Ach, nie odpowiedziałeś mi na pytanie. Cyk po jednym. Gdy chodziliśmy po mieście, Czuwaki przypominała dziecko. Ekscytowała się kartą nawet najdrobniejszym rzeczą. Och, popatrz, tamtymi światłom zajmuje tyle, żeby zrobić się zielone. Współczesne światła drogowe są bardzo inteligentne. Słyszałem, że potrafią wyliczyć zatłoczenie panujące na drogę i odpowiednio dostosować do niego swój czas. Och, to niesamowite. Nieco później zatrzymaliśmy się przy ulicznym stoisku, gdzie sprzedawano zegarki. Kisuke, zegarki tutaj są o wiele tańsze od tych, które widzieliśmy w sklepie. Powiedziałem jej na ucho. To są podróbki, nie daj się naciągnąć na ich kupno. Po drugi? Dlaczego ktoś miałby coś takiego sprzedawać? To po prostu zbyt okrutne. To wcale nie jest okrutne. Klienci zazwyczaj dobrze wiedzą o tym, że to po drugi. Ale niektórzy mogą dać się nabrać, jak na przykład ty. To niedobrze. To niedobre. To zwykłe oszustwo. Nie wiem, czy to niedobre, czy nie, ale sprzedawca nie próbuje nikogo nabrać. Nie mówi, że to prawdziwe zegarki, dlatego nikogo nie oszukuje. To naprawdę skomplikowane. Tak czy inaczej, powinnaś unikać kupowania rzeczy, które cię specjalnie nie interesują. Chociaż trzeba przyznać, że czasami można się natknąć na dobrą okazję, jak na przykład piękny, ręcznie wykonany naszyjnik albo coś w tym rodzaju. Nie miałem pojęcia. Kiedy tak sobie spacerowaliśmy w okolicach centrum, Tsubaki znów się zatrzymała. Tym razem natknęliśmy się na grupę ludzi zaciepiających przechodniów. Każdy z nich ubrany był w nie skazitelne białe odzienie i rozdawał najbliższym osobom broszury. Idziemy, Tsubaki. Ach, tak, ale Kisuke, czy takie rzeczy nie są ciekawe? Ani trochę. Przysłuchawszy się słowom, jakie mówili ludzie ubrani na biało, zorientowałem się, dotyczą one skandali, korupcji związanych z polityką i własnymi osobistościami. Najwyraźniej w osiągnięciu zbawienia przeszkadzało im zbyt wiele rzeczy. Gdyby tylko wszyscy mogli być równi. Gdyby tylko wszyscy byli szczęśliwi. Tak, to by było naprawdę wspaniale.
Tracąc recki zainteresowania, pośpiesznie odszedłem. Jesteś chyba za bardzo podatna na takie pranie mózgu. He? Oczywiście w takim razie proszę mi wybaczyć. Minęło już popołudnia, a ja byłem dręczony przez ciągłe telefony. Bo przepraszam, to tak samo jak ostatnim razem, prawda? Nie, nie ma problemu. Skoro ze sobą chodzimy, postaraj się to znieść. Ledwo skończyłem, a już nadeszły kolejne połączenie. Przepraszam. Słuchaki pokazała mi ręką, żebym się nią przejmował. Aj. Ej. Co tam, Miki? Tak. U? Zainteresowanie? Haha, świetna robota. Wielkie dzięki, racja. A więc co? Kontynuowałem z Miki rozmowę na banalne tematy. Kiedy skończyłem, Czubaki grzecznie zapytała. Kto to był? Osoba z pracy. W porządku, to znaczy, że oczywiście. Powiedziałeś Miki, więc zastanawiałem się, kto to jest. Czy to dziewczyna? Ha, nie martw się tym. Mój telefon ponownie zadzwonił, kiedy wróciliśmy do centrum, szukając jakiejś restauracji. Gdy zobaczyłem, kto dzwoni, mój nastrój natychmiast stał się pochmurny. Czyżby tatuś? Znowu? Halo, o co chodzi? Ile jeszcze razy będę zmuszony odstawić Czubaki na drugi plan? Wygląda na to, że rozmowa potrwa trochę dłużej. Raz jeszcze posłuchałem Czubaki przepraszające spojrzenie. Już ci powiedziałem, że zrozumiem, tak. Zaczynam być zmęczony. Trzymam telefon przy uchu, brnący po ulicy wraz z jedną, raz w drugą stronę. Czubaki chyba zaczyna już się czuć, że coś nie gra. Od jakiegoś czasu mi się przygląda. Muszę wybrać odpowiedni moment na zakończenie tej rozmowy. A więc... Poczułem ciężkie uderzenie w okolicach ramienia. Mój niedostronny chłód sprawił, że niechcący padłem na jakiegoś przechodnia. Kisuke, twoja komórka. Telefon wyśliznął mi się z ręki i spadł na chodnik tuż pod nogami Czubaki. Podniosła go z ziemi. Ach, Czubaki nie miała złych intencji. Ale mimo wolno usłyszała szaleńcze okrzyki dochodzące ze słuchawki. Prawda. Ale dobra, idziemy dalej? Czubaki znieruchomiała. Czemu nie ma cię teraz ze mną? Kiedy wracasz? Odpowiedz, odpowiedz! Choć ja przywykłem do tego obłąkającego głosu pełnego czystej histerii, usłyszenie go musiało być dla Czubaki prawdziwym szokiem. Czyżby mama? No, raczej dziewczyna nie, bo z tego co wiadomo, tylko można powiedzieć, że z Miki się kontaktował, a z innych dziewczynek nie było nic wspomniane. Z przerażeniem oddała mi komórkę. Za wiele to już za wiele. Nie zostawiam mnie tu samej. Nienawidzisz mnie? Czy to prawda? Nienawidzisz mnie? Głos kobiety. Zawsze będący pełen złości i smutku. Kim jest ta kobieta? Ona jest taka straszna. Kto to jest, Kisuke? To chyba nie jest nikt z twoich znajomych. Nie, ona jest kimś zupełnie innym. Czubaki była tak przerażona, że zaczynała niemalże panikować. Nie mogę jej zadowolić. Czy to twoja była dziewczyna, czy ktoś w tym rodzaju? Natychmiast się rozłączyłem. Nie przeszkadza mi to, mimo wszystko jesteś naprawdę przystojny i bardzo popularny wśród dziewczyn, więc cokolwiek byłoby między wami i mnie to nie przeszkadza. Chyba pomyślałem, że mam jakąś mściwą ex-dziewczynę. Żeby uspokoić Czubaki, przycisnąłem ją do muru. Nie emocjonuj się tak, bo jesteś w błędzie. He? Moje groźne spojrzenie uczyniło Czubaki jeszcze bardziej świętą. Nie boisz się? Ona brzmiała prawie tak, jakby postradała zmysły. Postradała zmysły? Ach, całą siłą, z którą musiałem coś zrobić, skupiłem w mojej ręce. Przepraszam? To była moja matka. Co? Powiedziałem, że to była moja matka. Czubaki wyglądała na ogłupiałą. Jej twarz zdawała się krzyczeć z niedowierzaniem. Ktoś wychowany w tak ślicznym środowisku nigdy nie mógłby uwierzyć, że taka matka w ogóle istnieje. Mama wiele przeszła, więc jest po prostu trochę bardziej wygadana niż kiedyś, to wszystko. Chyba jest trochę samotna, mieszkam z moim ojcem, bardzo daleko od niej. Jest tylko trochę zmęczona, rozumiesz? To wszystko moja wina. To, co spotkało mamę, stało się dlatego, że byłem słaby i biedny. Kisuke. W tej konkretnej chwili nagle się obudziłem. Odetchnąłem głęboko, tak jakbym właśnie zbudził się z długiego koszmaru. Co ja wyprawiam? Oczy Czubaki, dobrze znam to spojrzenie. Spojrzenie pełne nieznośnego bolu, życzycznego współczucia. Przepraszam, nie wiedziałam. Faktycznie nigdy się o tym nie wspomniałem. No cóż, mówi się trudno. Słowa, które wypowiedziałem na odgłos diametralnie różnią się od wściekłych emocji, jakie zdawały się rozsadzać moje serce. W najgłębszych przejściach mojego istnienia gromadziła się straszliwa bezkształtna na ciemność. Tak naprawdę w środze się zawiodłem, ale nie chciałem, żeby Czubaki się zorientowała. Wierzyłem, bo chcąc zajrzeć Czubaki, ta zmyśliła Czubaki odkryje prawdę, nie spojrzy na mnie z litością. Moja wiara w nią była jedynie irracjonalnym, czystym umysłem mojej własnej wyobraźni, dlatego tak właśnie, taki,
tak wielkie było uczucie zdrady, jakie zlało mnie, gdy zawiodły moje oczekiwania. Wiem, że to dość dziecinne, ale Subaki jest dokładnie taka sama. To ostatecznie pominął i stwierdził, że chce uczynić cały świat szczęśliwym, kiedy napotyka na kogoś takiego jak ja, nie ma pojęcia, co powinna zrobić. Niemożliwym jest dla niej zrozumieć, co czuje. Litość jest ostatnim, czego pragnie. Najlepszym lekarzem dla nędzy w naszych sercach jest poczucie wyższości poprzez posiadanie pieniędzy i mocy. Czy to nie to powinienem jej teraz powiedzieć? Ja naprawdę przepraszam, nie bądź smutny, Kisuke, proszę. Ja po prostu nie mam pojęcia, co powinnam powiedzieć w takiej sytuacji. Tsubaki nie wiedziała, co zrobić, przez jakiś czas się wahała, kilka razy zamrugała, po czym wreszcie powiedziała, co ma na myśli. W sumie, ale tak nie licząc to, ładnie narysowany jest ten teraz Tsubaki. Ach tak, Yusuke, mimo wszystko wciąż jestem po twojej stronie, wiesz? Nawet jeżeli nie przydam się na wiele, cała moja rodzina jest z tobą. Wszyscy jesteśmy z tobą. Każde kolejne wypowiedziane przez niej zdanie tylko jeszcze bardziej działało mi na nerwy. Wszystkie uczucia, jakimi uderzyłem Tsubaki teraz nikim, odwrócona karta zwróciło się zupełnie w innym kierunku. Ja, racja, dzięki. Z pokorą schyliłem głowę. Setki tysiące razy zmuszałem samego siebie, aby kłaniać się przed nimi. Ten konkretny raz z jakiegoś powodu zachował się w mojej pamięci wyjątkowo wyraźnie. Powoli Tsubaki przytuliła moją głowę do siebie. Kocham cię, Kisuke. Ja też cię kocham. Nie mam wątpliwości, że się w niej zakochałem. Tsubaki zajęła ważne miejsce w moim sercu. Ty ale nie jesteś bezużyteczna. Naprawdę miło mi to słyszeć, tak. Zamknąłem oczy ukryte pod opadającymi włosami i podjąłem decyzję. Wykorzystam jej oddanie. Dobra, idziemy dalej. Chodziliśmy po centrum, a po zmroku, po czym zaprowadziłem Tsubaki do mojego mieszkania. W początku chciała wracać do domu, ale ostatecznie posłusznie przystała na to, co jej zaproponowałem. Gdy tylko zdjąłem kurtkę, natychmiast wziąłem ją w objęcia. Była zaskoczona i jej ciało na moment zesztywniało, ale trwało tylko przez chwilę. Zaraz potem zaczęła się do mnie łasić, kompletnie mi ulegając bez skrzydnych wątpliwości. Czyżby z scenariu tej zda? O Jezu, nie wiem, czy to... Nie pamiętam. Czy to było teraz? Czy coś takiego będzie? Słuchaki zarumieniła się, kiedy zacząłem rozbierać kawałek po kawałku. Jej oczy podążały za moimi dłońmi, które wynerwowały po jej ciele. Nawet kiedy dotknąłem jej bielizny, reakcja Tsubaki nie uległa zmianie. Ufała mi całkowicie. To jedyny możliwy powód. Przyciągnąłem Tsubaki bliżej do siebie. Wyglądała tak wygodnie w moich ręcach. W ramionach. Jej widok sprawił, że poczułem chęć, aby złapać ją jeszcze mocniej. Jej usta wyciągnęły się delikatnie, czekając na mój pocałunek. Zamknąłem je swym bez żadnego słowa. Jej piękne usta przylegnęły do moich. Ta animacja tych oczu. Nie wiem, co to jest, to taki świecący. Znaczy, wiem, o co chodzi, ale no takie, zawsze mi tak, jak oglądam anime, to taki mam... Tak dziwnie mi się na to patrzy. Ale no co? Zetknięcie się naszych ust potwierdziło pozycję, w jakiej się znajdowaliśmy. Ha. Po kilku pocałunkach wsunąłem swój język do jej ust. Zdziwiona moim nagłym wtargnięciem, Tsubaki walczyła z pomocą swojego własnego języka. Wymieniliśmy się śliną, spętają nasze języki. Próbowałem przerwać ten pocałunek, ale Tsubaki wciąż kontrolowała się swym językiem, tworząc silne natarcie. Ja nie wiem, czy tu będzie scena erotyczna. Znaczy, ja mniej więcej kojarzę, co będzie w fabule, bo pamiętam, ale nie wiem, czy w tym momencie będzie ta scena erotyczna, czy mam, nie wiem, przerwać. Bo teraz będzie, jak w ogóle można samą się domyślić, on będzie teraz próbował przekonać ją, żeby się wyprowadzili. Spojrzała na mnie, przepełniona żądzą, po czym chwyciła mój język, siedła swoich ust. Hap, atakowała gładząc mój język swymi mokrymi ustami. Czułem się tak, jakby zabierała mój język na trzecią bazę. Z
Subaki wyciągnęła swój język, upuszczając między nas struskie śliny. Wpatrzony w ten podniecający widok, mimowolnie zadałem jej pytanie. Dobra, to już wiem po tym pytaniu, wiem, że to będzie strona erotyczna. Więc jest 30 minut. Nie mogę tego puścić na YouTube. Znaczy, mógłbym cenzurę dać, ale... Nie. Nie będę. Nie chce mi się. Za dużo roboty w ścięciach. Więc mam nadzieję, że się podobało. A jak ktoś naprawdę chce zobaczyć te sceny erotyczne, to ewentualnie dam linka. Dam kiedyś tam linka w opisie, albo będzie w adnotacji do screenu, bo strony, której pobrałem tą grę, zwykle są galerie scen erotycznych. Ale no co. Mam nadzieję, że się podobało. Więc narka.